Witam serdecznie. Dzisiaj trzy powody, dlaczego nie masz dziewczyny, dlaczego nie wychodzi ci z kobietami. Pierwszy powód. Nie rozumiesz, że przyciąganie płci polega na polaryzacji męskiej i żeńskiej energii. Chodzi o to, żebyś po prostu był mężczyzną wtedy, kiedy musisz być mężczyzną. Wielokrotnie słucham facetów, którzy mi opowiadają: Krzysiek, poznałem dziewczynę, starałem się o nią, pisałem do niej, chciałem, żeby ze mną była tak naprawdę, ale ona ciągle odmawiała, nie znajdowała czasu do spotkań. No i to właśnie pokazuje, że zamiast pokazywać męską postawę, zamiast się szanować, to zachowujesz się jak kobieta dla kobiety. Ona cię traktuje jak takiego wrażliwca i właściwie nie ma ochoty, żeby z tobą rozwijać tej znajomości, bo już się zaprezentowałeś jako facet, który właściwie zachowuje się bardzo kobieco. Weź to pod uwagę. Jeśli chcesz, żeby kobiety na ciebie reagowały tak, jak powinny reagować, zachowuj się jak mężczyzna. Kiedy powinieneś, złap ją, pocałuj, zacznij ją dotykać. Tak naprawdę myśl o niej jak o obiekcie pożądania, a nie jak kobiecie, z którą powinieneś się przytulać, dać jej buziaka, pocałować, przytulić, bo to są dwa różne rodzaje energii. Kiedy widzę facetów, którzy przytulają się do kobiety, wtulają głowę w dziewczynę, w jej pierś, no to przypominasz przecież chłopca, który się prosił o atencję, a nie mężczyznę, który bierze od kobiety to, co pragnie dostać. Dlatego zawsze warto o tym pamiętać, bo często z tego powodu wynikają twoje kłopoty. Dlatego tak istotne jest to, żebyś się skupił na właściwym rodzaju energii. Czy ty emanujesz męską energią, czy widząc kobietę ty się podniecasz, robisz się ciepły, czy być może myślisz o uczuciach, o przytulaniu, o głaskaniu, o tym, żeby ona cię pokochała, żeby dała ci miłość. To jest ta różnica, o której zawsze powinieneś pamiętać, ponieważ jeśli myślisz o tym, żeby ona cię pokochała, że chcesz się zakochać, to nie będziesz dla niej mężczyzną, ponieważ nie odbierasz tej kobiety jak obiektu seksualnego, obiektu pożądania. To jest ta podstawowa różnica, o której zawsze należy pamiętać, a której tak naprawdę nie zauważacie. Z jakiego powodu jeszcze nie masz dziewczyny? Po prostu za dużo myślisz o kobietach, za bardzo się zastanawiasz, czy ona chce się z tobą spotkać. I to myślenie powoduje, że ty się uzależniasz od tej kobiety, piszesz do niej za dużo, za często wykazujesz chęć do spotkania, kiedy ona nie jest pewna, że ma się z tobą zobaczyć. No i oczywiście do tego spotkania nie dochodzi, no bo kobieta widzi, że ty jej się nudzisz, stajesz się taki oczywisty, stajesz się mężczyzną, który ciągle wypisuje, czy ma czas. Jakby nie szukasz zaangażowania dziewczyny, nie szukasz tego typu zaangażowania, gdzie tak naprawdę też ona sama próbuje cię zatrzymać, próbuje na ciebie jakoś wpłynąć, żeby cię zachęcić, tak? Tylko ty cały czas się musisz wykazywać, czujesz, że musisz się wykazywać, żeby ona się do ciebie odezwała, żeby ci nie uciekła. Niestety jest to błąd myślowy, błąd, który wynika z tego, że masz niską samoocenę i pragniesz zatrzymać tą kobietę przy sobie za wszelką cenę, boisz się konkurencji innych facetów, no i kobieta to wyczuwa, także przestań myśleć o dziewczynie, absolutnie zastanawia się nad tym, czy ona się odezwie, czy nie, czy pójdzie do innego faceta. Po prostu spotykaj się z nią wtedy, kiedy masz na to ochotę. Na początku może nie tak często, żeby ona też miała okazję do myślenia o tobie i reszta potoczy się dobrze. Warto o tym pamiętać, bo często nie macie świadomości, jakie to jest istotne. Kolejny element, poprzez który nie masz dziewczyny, to jest element tego typu, że za bardzo skupiasz się na byciu miłym, to znaczy często potakujesz dziewczynie, mówisz: tak, masz rację, zgadzam się z tobą, ja też myślę podobnie tak jak ty. I właściwie już na początku, kiedy masz tego typu sytuacje z dziewczynami, powinieneś wykasować ze swojego słownika wyrazów obcych słowa: ja też mam tak samo. W ten sposób tylko wychodzisz w oczach dziewczyny na gościa, który jest przymilaczem i nie na mężczyznę, który reprezentuje coś sensownego. Dlatego warto o tym pamiętać. Nigdy za bardzo nie potwierdzaj dziewczynie: ja też mam tak samo, zgadzam się z tobą. Wręcz pokaż jej, że masz swoje zdanie, że niekoniecznie się z nią zgadzasz, że potrafisz na nią tak wpłynąć, że ona pomyśli tak samo jak ty. Przykładowo dziewczyna ci mówi: ja się nie całuję na pierwszym spotkaniu. Jak ty jej powiesz: ja też, to jesteś ugotowany, bo ona widzi, że jesteś za miły. Ale jak jej powiesz:
mam to w dupie, ją pocałujesz, to ona cię doceni, a nawet poczuje od ciebie tą męską energię, po prostu zobaczy w tobie faceta, który ją wziął, a to już jest bardzo dobry sygnał, że warto się z tobą związać, bo jesteś mężczyzną, który ją emocjonuje, ekscytuje, podnieca. I oczywiście ona sama poczuje, że warto się z tobą spotykać, bo przedstawiasz te cechy atrakcyjnego mężczyzny, które są dla niej wartościowe. Oczywiście, jak się nie będziesz uśmiechał, jak nie będziesz pozytywny, to ona też ci nie zaufa, więc z pewnością nie chodzi o to, żeby być smutnym gościem, tylko chodzi o to, żeby mieć uśmiech na twarzy, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że ten uśmiech ma wynikać z tego, że ty się dobrze bawisz, ty się dobrze czujesz, a nie z tego, że ty się uśmiechasz, bo się boisz, że dziewczyna pomyśli, że jesteś smutny, czy że coś złego sobie na jej temat pomyślałeś. To jest ta różnica, o której zawsze powinniście pamiętać. Polecam wyciągnąć wnioski, bo bardzo często nie spełniacie tych trzech, czterech przykazań, które są istotne, kiedy macie zaangażować kobietę w relacje. Weź to pod uwagę. Niestety, tylko do jutra, do północy, system drania, najlepszy materiał, jaki zrobiłem na temat budowy zainteresowania w kobiecie, 65% taniej, naucz się, jak łamać kobietom serca, jak wpływać na kobiety za pomocą energii, drania, tylko do jutra, do północy, cały ten świetny materiał, 65% taniej, jestem przekonany, że zmienisz swoje życie w bardzo krótkim czasie dzięki tej wiedzy. Zobacz sam, jak to działa. Jak jesteś za miły, tracisz kobiety, nie masz dziewczyny, to jest wiedza, która zmieni twoje życie. Obiecuję, że zobaczysz efekty. kurs.uwodzeniewdzień.pl/promocja. Wejdź i korzystaj, bo jutro kasuję tą stronę. Zostało mało czasu. 65% taniej do jutra.